W tym tygodniu Bóg powołał nas, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych, abyśmy troszczyli się o tych, którzy cierpią, którzy są niewolnikami, wdowcami, sierotami lub obcokrajowcami. Bóg powołał nas, abyśmy troszczyli się o biednych ludzi i byli z tymi, którzy są samotni. ADRA Republika Czeska jest zaangażowana w prowadzenie działań ze szczególnym uwzględnieniem niektórych krajów, które stanowią największe wyzwanie na świecie, takich jak Syria, Irak, Bangladesz, Etiopia lub Ukraina. Zapewniamy natychmiastową pomoc humanitarną w naszym kraju i za granicą, w sytuacjach krytycznych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi lub wojny. W tym samym czasie realizujemy nasze długoterminowe projekty rozwojowe, aby umożliwić ludziom żyjącym w ubóstwie i ciężkich warunkach bytowych wzięcie życia w swoje własne ręce. Pomimo faktu, iż żyjemy w krajach w Europie, gdzie wszystkie podstawowe potrzeby są zaspokojone w bardziej niż wystarczający sposób, wielu ludzi żyje samotnie, odczuwa osamotnienie, zagubienie i bycie zapomnianym. Tracą sens życia. ADRA Republika Czeska pomaga tym ludziom i łączy z wolontariuszami, którzy wyrażają gotowość do poświęcania swojego wolnego czasu. ADRA koordynuje 15 centrów wolontariatu, skupiając się przede wszystkim na pomaganiu ludziom starszym, dzieciom i ludziom niepełnosprawnym. Ponad 2,5 tysiąca regularnie pomagających wolontariuszy odwiedza ludzi w szpitalach, domach dla osób starszych, instytucjach opieki społecznej i domach dziecka. Ci wolontariusze spędzają tam jedną lub dwie godziny tygodniowo, rozmawiając, chodząc na spacery, grając w gry lub czytając książki. Tworzy się wiele nowych relacji, wielu samotnych ludzi ma nowych przyjaciół, a nasi wolontariusze są bogatsi o nowe doświadczenia. Nie musimy podróżować do odległych krajów. Osoby potrzebujące są wśród nas. Musimy otworzyć nasze oczy, aby zobaczyć, komu, kiedy i jak pomóc. Otworzyć nasze ręce i otworzyć nasze serca na Boga, aby poprzez nasze działania wzbogacić innych ludzi i uczynić ich szczęśliwymi. Osoby ubogie, potrzebujące mogą być tymi, które będą wspomagane finansowo w naszym zachodnim społeczeństwie. Zwróćmy uwagę na wszystkich ludzi, bez wyjątku. Zaoferujmy prawdziwy chleb głodnym ludziom. Dostarczmy czystą, nieskażoną wodę spragnionym. I pokażmy im drogę do źródła, które nie wysycha. Każdy rodzaj pomocy we właściwym czasie i każde tchnienie nadziei są wartościowe. Im większa suma dobrych uczynków, tym lepszy będzie plan na lepszy świat. Nie lękajmy się być jego częścią.